Także jojcie, witajcie, ja jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj zagram sobie Food Champions, czyli w zły tryb gry, w który nie polecam grać, ponieważ nagrody za ten tryb gry w moim przypadku są bardzo słabe. No, napiszcie w komentarzu też u was, jak to wygląda z tymi nagrodami, czy u was wygląda to lepiej, jeżeli chodzi o trafy, ponieważ u mnie za ten tryb gry nie trafiłem chyba nigdy niesamowitej karty. Tak naprawdę niesamowitą kartę trafiłem tylko i wyłącznie za SBC, nigdy za samo Food Champions i za piki. No a jeżeli chodzi o piki, no właśnie, już biorę pada do ręki, ponieważ mam na razie dwa zwycięstwa, także nie jest najgorzej. Ale przydałoby się zgarnąć dzisiaj cztery zwycięstwa, czyli przy okazji no, dwa zwycięstwa w dzisiejszym odcinku, do tego pierwsza ranga w szóstej dywizji, także przydałoby się to utrzymać. Ale przejdźmy sobie do zadań, ponieważ to jest najważniejsze, ponieważ w tym tygodniu EA dodało nowego pika. Jak widzicie, nowego pika, tutaj mamy ligę weekendową plus. Za 10 wygranych, 16 wygranych i za 22 wygrane. Ja celuję raczej w 10 wygranych, bo wątpię, żebym miał w tym tygodniu czas na 16, nawet na tych 16 wygranych. Nie wiem, czy nawet umiejętności mi pozwolą, ale zobaczymy. Jak na razie mam tylko dwa zwycięstwa, 2 na 10, więc no nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że oczywiście uda się to wygrać, bo 22 zwycięstwa, nieważne co by się stało, nieważne ile meczów bym zagrał, i tak bym tego nie wbił. A 16 wygranych, no to myślę, że byłaby szansa, aczkolwiek potrzebne mi są jakieś super naprawdę mecze, w których to będę grał jak pro player, bo na razie nie wygląda to zbyt kolorowo. Swoją drogą napiszcie mi w komentarzu, czy podoba Wam się daily w moim wykonaniu, bo to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o Wasz odbiór, ponieważ wyświetlenia są jakie są, aczkolwiek pozytywne oceny wskazują na to, że lubicie oglądać moje materiały, no i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Tak się prezentuje ten składzik. Może pokażę Wam tylko jeszcze statystyki najważniejszych zawodników, czyli zawodników ofensywnych Memphis Depay. Zobaczcie na te statystyki, co to jest za chora karta. To są mecze, same mecze w Division Rivals oraz Food Champions. Wow, naprawdę wow. Antony Martial, no to tutaj jego statystyki się troszkę popsuły, ponieważ on w ostatnich meczach już nie strzela, nie asystuje aż tak bardzo. Ale naprawdę bardzo fajna karta, polecam Wam go serdecznie, w szczególności, że teraz kosztuje jakieś 10 tysięcy monet, więc no. Samo, to samo mówi przez się, Harald Deulofeu go się już niestety nie da zrobić, ale przydałoby się, żeby dużo osób nim grało, bo to jest naprawdę bardzo fajny zawodnik, jako środkowy pomocnik ofensywny. Również na skrzydle się fajnie spisuje, no i ogólnie polecam Wam go serdecznie, jeden z najlepszych skrzydłowych, jeżeli chodzi, najprawdopodobniej to jest taki, coś tego typu jak Ryan Kent w tamtym roku, bo to jest niesamowicie zwinny zawodnik, ma 99 zwinności, 92 równowagi, 98 wytrzymałości. No i naprawdę bardzo fajna karta ogólnie. Także przejdźmy sobie do samego meczu. Jedyną kartą, która nie jest u mnie na pełnym zgraniu, jest Harald Deulofeu, ale da się to przeboleć, ponieważ no, ten zawodnik i tak to jest tylko i wyłącznie skrzydłowy, a skrzydłowi są zazwyczaj do biegania w formacie 4-2-2-2, 4-4-2, 4-2-3-1. O Jezusiu. O kurde, co to jest za składzik? Xavi Prime, Middle, Campbell oraz Hierro, Baby Van der Sar, Kamara, Neymar, Kante, Timo Werner, Heung-min Son, Mahrez oraz Walker. Także wymieniłem wszystkich zawodników w tym zespole i mam nadzieję, że uda się wygrać. Tak jest, vamos, vamos, moi drodzy. Prowadzimy 1 do 0. Memphis Depay pokazuje, że jest niesamowitą kartą. Ta karta jest po prostu chora, to jest bestia. Nie ma co ukrywać, to jest bestia w tej FIFA, naprawdę. To, co robi ten zawodnik. Szkoda, że nie trafił do mnie do wersji swojej czerwonej Inform, a my teraz remisujemy 1 do 1 po kick-off glitchu. Neymar Junior sprawia, że już to nie wygląda aż tak kolorowo. Byłem podniecony przez chwilę, przez to, że wygrywaliśmy, ale no. Jest jeszcze rzut z autu dla rywala, naprawdę. Ta gra mnie już irytuje, to jest niesamowite, jak ta gra mnie nie irytuje, nadal nią gram, to jest największy paradoks. Oj, Memphis Depay, co tyś teraz zrobił, chłopie? Takie uderzenie ponad bramką, no niestety, trzeba zrobić chyba zmianę, wprowadzamy teraz. Jak widzicie, tylko jeden celny strzał z mojej strony. Prowadzamy teraz Joaquina na Correa, bo nie ma na co czekać w tym meczu. Zdecydowanie nam się przyda. Ile on ma siły? Ile masz siły? Powiedz mi, Joaquin Correa, ile ty masz siły? Siły ma 81, więc tyle samo ile Depay. Ale przyda mi się taki zawodnik, ponieważ dwóch zawodników, którzy mają tak ocenioną siłę na ataku, to zdecydowanie jest coś,
czego potrzebujemy, ponieważ on ma taki środek obrony, Hierro oraz Campbell. Tego Campbella jest naprawdę ciężko przejść, mimo że to jest taki kloc. Jednak siłę posiada i umiejętności w defensywie, w związku z czym no, na takiego gracza jak ja to wystarczy. Ale porobił mnie teraz ten Neymarem. Ajajajajaj. 2 do 1 na mojego rywala. Nie powinien prowadzić, bo to my zdecydowanie przeważamy w tym meczu. Ale jej no niestety jest przeciwko nam. I pokazuje, że trzeba zmienić skład, bo tutaj coś w tym składzie nie gra. Aczkolwiek Memphis Depay to i tak zostawię, no, nie przepalę go chyba do końca FIFA. Tak samo jak Alexa Teixeira nie sprzedam i ogólnie paru zawodników. W tym składzie przydałoby się zostawić. I Joaquin Herrera to jest najlepszy super rezerwowy, jakiego mogłem mieć, bo naprawdę, on wchodzi i robi różnicę. Myślę, że gdyby grał w podstawowym zespole obok Memphisa Depaya od pierwszej minuty, to spisałoby się wyśmienicie, a tak Antony Martial no niestety musi te 40, może te 45 minut z nim się przemęczyć. No i mamy bramkę po rzucie rocznym, nie wiem jak, co prawda jak to się stało. Jules Kunde podjeżdża ze swoją pierwszą bramką w naszym klubie, także naprawdę bardzo fajnie, ale przeciwnik tak jakby, co jest, albo mi się miesza w głowie, albo mi się kręci w głowie, albo naprawdę przeciwnik zmienił trochę położenie kamery, bo naprawdę to coś dziwnie to wyglądało przez chwilę. Na razie się to uspokoiło, ale nie wiem, czy to jest coś ze mną nie tak, czy to jednak przeciwnik użył jakichś cheatów, no to jest całkiem możliwe. Chociaż cheaty na konsoli? Kto by to robił? Aj, bramka na 3 do 3 w 80 minucie. O jejku, no nieźle, jaki to jest Memphis Depay 87 za Food Champions, no. Jak widać, komuś się poszczęściło, szkoda, że ja nie dostałem tego Memphisa. To jest żółta kartka dla N'Golo Kante. Nie, tak jest, żółta kartka, dobra, teraz nasz Memphis Depay. Pokaż, że nie jesteś gorszy od swojego odpowiednika ocenionego o 2 punkty wyżej niż twoja karta. Memphis Depay, ale po raz kolejny, czemu takie uderzenie, Memphis? No i bramka na 4 do 3. Memphis Depay. Ja wiem, że on jest kozakiem. Dobra, trzeba coś tutaj zmienić. I zmieniamy w taktyce na pressing, nieustanny pressing i szybkie konstruowanie akcji. Może to przyniesie efekt. Bo zdecydowanie no, przydałoby się, żebyśmy tutaj wygrali to spotkanie, a jeżeli nie wygramy, to będzie naprawdę bardzo źle. Tak jest, come on! Come on, moi drodzy, mamy to! Bramka na 4 do 3, 1 do... Ojejku, w 91 minucie. Może jeszcze uda się strzelić jeszcze jednego, tylko żeby nie stracić. Dobra, panie sędzio, kończ ten mecz! Kończ ten mecz, wybijmcie to! Tak jest, dobra robota. Uff. Mamy to, na szczęście mamy to. Tak się zastanawiam, czy zmienić by te szybkie, nieustanne pressingi, szybkie konstruowanie akcji, bo moi zawodnicy będą zdychali najprawdopodobniej. Ale dobra, nie będę nic zmieniał chyba na razie. Na razie Memphis Depay również pozostaje, ponieważ to jest zawodnik, którego potrzebujemy, żeby był u nas w podstawowym zespole. No i cóż, lecimy. No nie, stracimy bramkę na 5 do 4. Fuck, kurde, jak ja nienawidzę takiego czegoś. Bramka za bramkę to jest najgorsze, co może być. Tym bardziej, że wygrywaliśmy i przeciwnik nie jest jakiś dobry, ma po prostu dobry skład. Ale musimy wygrać to spotkanie, naprawdę musimy, po prostu musimy. A, to jest już GG. Kurw! Dobra, robimy jeszcze dwie zmiany. Wchodzi Kingsley Coman oraz Molet. No zobaczymy.
Wow. Mam bramkę pocieszenia. A to nie jest spotkanie, które powinniśmy przegrać zdecydowanie. Tutaj byłem lepszy od przeciwnika i tutaj nie ma co ukrywać. Przeciwnik wygrał po prostu przez moje błędy, no i kiedy po prostu moi zawodnicy są odpychani, to tyle autobloków było ze strony przeciwnika, tych bloków AI, które są tak denerwujące. No i nie ma co się przejmować, bo ten mecz był po prostu nie do wygrania. Zobaczcie, 15-9 mieliśmy. No tyle ile on bloków zrobił, to jest niemożliwe i niestety mamy bilans 2 do 4. Więc no, czyżby tylko do Silvera 1 w tym tygodniu? Możliwe, bo mogę przegrać jeszcze tylko 12 spotkań. Co niby jest dużą liczbą, aczkolwiek no jednak szkoda gadać. Przedłużmy sobie kontrakt dla Van Bergena, bo przydałoby się, żeby ten zawodnik został u nas na dłużej. Tylko jakiś kontrakt, który kosztuje 200 końców, bo wiadomo, trzeba przeanuszować. MWDJ Investor. Szybko kupmy sobie ten, tak jest, mamy ten kontrakt. Ale mnie to denerwuje. Czemu mnie od razu nie może przenieść, skoro mam nieprzypisane karty do klubu? Skoro i tak ta karta się tutaj nie pojawia. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego dajmy sobie kontrakt dla Van Bergena. Czyżby to był jedna z ostatnich lig weekendowych, w której to gram takim zespołem najprawdopodobniej, bo czekam tylko na Team of the Year. Na event Team of the Year, w którym to będę najprawdopodobniej zmieniał swój skład na troszeczkę lepszy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No mam nadzieję, że oczywiście trafię do Cristiano Ronaldo albo jakiegoś innego. Ciężko tak naprawdę jest wytypować, kto w tym roku będzie w Team of the Year. Tak na 100%, naprawdę ciężko. Ale w mojej opinii Cristiano Ronaldo może się znaleźć w takiej drużynie i ta karta będzie kosztowała 7 milionów, tak obstawiam. Tak mi się wydaje, 7 milionów końców po wyjściu tej karty z paczek. Znaczy tak trudno jest zaakceptować ten mecz moim przeciwniku. Czekałem przez ciebie 20 sekund. 20 sekund zmarnowałem z mojego życia, gdzie to już mogłem, nie wiem, zrobić coś pożytecznego. Na pewno nie grać w FIFA, bo wygranie w FIFA raczej nie jest pożyteczne. Zobaczmy, co posiada nasz kolejny przeciwnik. Zaakceptował to spotkanie. I dam. Posiada taki oto składzik, dosyć słaby, jak na ten etap gry. Nie ma co ukrywać. Ale ma Kantę, z tym gry myśliwe. No ciekawe. Bruno Fernandes, dzisiaj nie mam formy. Bruno Fernandes na 1 do 0. Tak jest, Mitchell van Bergen, strzelamy bramkę na 1 do 1. Let's go! Ale to było naprawdę bardzo fajne, co teraz zrobiłem. Ja nie wiem, czy to pokażę w montażu, jeżeli mi się uda, to pokażę. A wcześniej ta sztuczka 2 razy R1 albo 2 razy RB, w zależności od tego, na jakiej konsoli gracie. No i podanie do Michela van Bergena. Ojejku, w tych lagach będzie mi naprawdę strasznie ciężko wygrać. Nie wiem, jak on to zmieścił. Raheem Sterling, to było bardziej uderzenie z FIFA 20, w której to takie uderzenia wchodziły. No ale jak zobaczycie w górnym rogu, właściwie w górnym rogu, po środku ekranu, mam straszne lagi i straszny delay w tym spotkaniu. Nic nie mogę zrobić. Przeciwnik tak jakby włączył cheaty, bo czuję, że to nie może być przypadek, że po pauzie tak naprawdę on zaczyna grać dobrze, a ja jak totalny G. Naprawdę, jej. Nie mogliście mnie wyrzucić tam z tego spotkania. O mój Boże. O kurde. Nie wierzę, po prostu w to nie wierzę. Na dzisiaj to było tyle.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał mimo wszystko. Do zobaczenia wkrótce standardowo. Strzałeczka.